Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Moi drodzy, tak jak wam zapowiadałem w odcinku z Alcatri, dzisiaj jest 17 marca, czyli święto świętego Patryka, a w Margonem dzień zielonego Patryka. Z nowości, no to przebiłem sobie ładnie 1 miliard, więc mój pierwszy miliard in-game na isik. Dobra, u Patryka widzę, że dodano sklep już nie tylko z samym zielonym piwem, tylko full wypas tutaj opcyjka, żeby się uzbroić w jakieś tam bajery, więc przejrzyjmy sobie szybko wszystko, co jest zielone. O, fajerwerki zielonego Patryka też najsik, klasyczek. Tutaj widzę itemków dodatkowych nie ma, no ale dobra, kontynuując. Margonem nie ma zielonego piwa. Gdzie dostanę takie piwo? Czy możesz mnie poczęstować? I uwaga, uwaga, dostajecie możliwość tutaj błogosławieństwa w końcu nieograniczonego czasowo. Aż miło. I zielone piwko. Tak dla fanu. Odłożymy sobie to na razie tutaj. Są trzy questy. Trzy małe questyki. I trzeba się do nich dogrzebać. Zielone marcowe święto. O, dobrze, dobrze, dobrze. Cały rok. I mamy. Nie zna ten, kto zieleni nie szanuje. W sensie nie zna życia. Ruszaj na łąki wokół Ithan i szukaj czterolistnej koniczyny. Pamiętaj tylko, aby nie poddawać się, jeśli nie znajdziesz jej od razu. Cierpliwość popłaca. Dobra, czyli w tym przypadku... O, tutaj widzę, że full wypas. Respią nam się, widzę, NPC-ty koniczynkowe. Dobra, tu już sprawdzaliśmy, czyli nam się respią w różnych tutaj miejscach na polanach, które możemy zagadać w poszukiwaniu czterolistnej. No dobra, no to trzeba się chwilę pokręcić. Tutaj widzę, że tego rzeczywiście troszkę się pojawiło. Więc spoko. Tu jest, widzę, już kolejna. Czyli takie poszukiwanie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dalej nie mamy. No to co? Szukamy do skutku, moi drodzy. Tu jest już kolejna. Nie nagrywam wam tego z samego rana, ponieważ dzisiaj postawiłem na pójście na siłownię o odpowiedniej porze, póki jeszcze mam siłę i motywację. Dlatego dostajecie odcineczek, jak widzicie nagrywam go o 14, dostaniecie go na 15 standardowo. Poza tym to nie jest tak wielki event, żeby tutaj jakoś bardzo się spieszyć z wrzucaniem odcinka. Zobaczymy, czy tutaj już możemy zagadać do koniczyny. Jeszcze nie. Dobra, no to szukamy dalej. Tu chyba gadaliśmy też. Tak, gadaliśmy. No to szukamy jeszcze raz dalej. Tutaj mamy to, co pierwsze przeglądaliśmy. Ok, są kolejne. Wierzę, że to będą te. Patrzcie, to będą te. Żartowałem. To nie będą te. Więc szukamy dalej, szukamy dalej. Tutaj widzę, są kolejne. Czyli dosłownie na dziko trzeba kombinować. Nie ma reguły. I pewnie co minutę się odnawia możliwość pogadania z koniczynkami. Dokładnie, wciąż nie ma. Tutaj już widzę kolejne. No dobra, czyli tutaj rzeczywiście najwięcej czasu może zająć w tych questach szukanie odpowiedniej koniczynki. A dokładniej trafienie po prostu akurat na tę, która stwierdzi, że nam da koniczynkę czterolistną. Fajnie, według mnie czterolista koniczynka powinna być jakąś pamiątką z tego mini-eventu. Najlepiej legendarną. Neutral, co nie? Ale ogólnie no to mam wrażenie, że to byłoby akurat spoko. Neutralna pamiąteczka, legendarna koniczynka czterolistna. Kto by nie chciał. Dobra, zejdziemy niżej. Myślę, że tutaj też jest szansa coś dorwać. Tu już widzę, chyba z tą nie gadaliśmy. Czy gadaliśmy? Nie gadaliśmy. I dalej nic. No dobra, czy jest tu jeszcze szansa coś dorwać? Tutaj jest. Obstawiam, że tak jak mówili, tylko w Ithan będzie pewnie. Wokół Ithan, to może gdzieś jeszcze. Cierpliwość popłaca. No mam nadzieję, że popłaca i że rzeczywiście się opłaca. Tutaj jeszcze skoczymy. Tu chyba byłem, ale i tak sprawdzimy, bo nie kojarzę. Czy koło Huslina coś jeszcze jest? Nie ma. Dobra, sprawdźmy tę, bo nie jestem pewny, czy ją sprawdzę, ale raczej sprawdzałem. No. Jest tak blisko bramy, że to musiała być. To chyba to tak, to jest ta pierwsza, którą sprawdzaliśmy. No to sprawdzimy sobie, słuchajcie, w zniszczonym opactwie. Bo tutaj jeszcze mi się nie zaczęły odnawiać te koniczynki. Więc jest prawdopodobieństwo, że jak wokół Withan, to jeszcze gdzieś tutaj będzie. Okej, no dobra, nie zapowiada się. Myślę, że już byśmy widzieli, jakby tutaj była. Czyli typowo Withan. Czy jeszcze gdzieś tu Withan coś dorwiemy? Koniczynki. No dużo tego. Dobra. tutaj sprawdziliśmy, to jeszcze pójdźmy sobie tutaj. Przez grotę trzeba będzie przejść na szczyt. Po drodze jeszcze kliknę, czy ta już się odnowi. Jeszcze nie. Dobra, czyli idziemy tam. No dobra, no to trzeba przejść przez grotę. Mam nadzieję, że czas odnawiania tutaj możliwości poszukiwania tej koniczynki nie jest za duży. Tutaj... Ej, ale tutaj... Nie, byłem tutaj przecież. Tak, dokładnie byłem. No to lecimy dalej. Jeszcze będę sprawdzał potem, czy na Alcatri się pojawiły jakieś wydarzenia związane właśnie ze świętem świętego Patryka. Jeśli nie, to mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będą ujęte, bo to taki dodatkowy mini-evencik, gdzie można coś tam dodać ciekawego dla graczy. A że ja się bardzo interesuję... O! Nice'u! Że ja się bardzo kulturą interesuję, w każdym tego słowa znaczeniu, to dla mnie takie coś to jest naprawdę fajny bajer. Dobra, udało ci się ją znaleźć wśród łąk Ithan. Czy kryje się za nią jakiś sekret? Chyba tylko święty zły Patryk zna odpowiedź na to pytanie. Ciekawi mnie, moi drodzy, czy... Ciekawi mnie, czy jest szansa... Czy jest szansa, że trzeba przeklikać wszystkie w całym Ithan i że wtedy dopiero się trafia, czy ewentualnie jest jakaś szansa, żeby trafić, powiedzmy, całkiem przypadkowo już na pierwszej? Tutaj jeszcze chyba nie możemy sprawdzać. Ciekawi mnie właśnie, czy coś więcej możemy z tego wyciągnąć, ale tutaj jak już się nie uda, to... A, okej, dobra, czyli to jest jak się odnowią, że nie można już nic zrobić. Dobra, to idziemy. Nie zdziwię się, jak to będzie koniec pierwszego questa, bo podobno są 3 krótkie questy i dostaniecie wszystkie 3 w tym już odcineczku. I trzeba patrzeć na dialogi, ponieważ można dostać expa. I to ładnego! 4 miliony expa. Oczywiście, niestety, jest zmniejszenie, no, większa szansa na łup o 30%, ale oczywiście jest ograniczone czasowo. Super, cudownie, wspaniale. Tego mi brakowało. Kolejnego błoga, którego nawet nie wykorzystam. Wyrusz w podróż i odszukaj koniec prawdziwej tęczy. Kto wie, co na nim znajdziesz. Patryk wspominał, że widział jeden z nich w okolicy Ithan. No to lecimy do zniszczonego opactwa, moi drodzy. Aha, tutaj tych końców tęczy będzie trochę. Z tego, co widzę. Ale dobra, sprawdźmy to. Gdzieś tutaj powinien być któryś koniec tęczy. Ale gdzie? Czemu mnie to aż tam prowadzi? Bo tam mnie prowadziły 2 strzałki. No dobra, no to lecimy w podróż. W okolicach Ithan. Z automatu już chciałem się nastawić na walkę z tymi zbirami, bo jak gram na niższych levelach, to zawsze ich atakuję, żeby sobie główki zdobyć. Bo na Gordionie cały czas robimy questy klanowe, no i główki zbirów trzeba zbierać. Okej, to mnie ewidentnie prowadzi gdzieś w stronę, powiedzmy, Karkahan? Nie mam pojęcia, ale dobra, no spróbujmy iść tutaj. Jeden z nich w okolicy Ithan. Ciekawi mnie, jak mnie to prowadzi, czy pominę, czy najpierw powinienem Withan zagadać, czy od razu gdzieś tam. Przekonamy się. W ogóle co tam u was? Mam wrażenie, jakbym bardzo dawno u was nie był tutaj. No co prawda już 2 dni z rzędu odcinki dostaliście z Alcatri, ale i tak mam wrażenie, nie wiem, Margonem mi się wydaje taką ostoją tego kanału i takie mam ciągle wrażenie, że żebym czuł, że ja mam z wami tutaj jakiś kontakt, to że muszę nagrywać z Margonem. Jakoś tak. Ale może jeszcze się przyzwyczaję. A u mnie żywiołowo dzisiaj sobie stwierdziłem, że właśnie pójdę na siłkę i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo dodało mi to dużo energii. Niektórych zaskakuje, jak trening kilka godzin na siłowni może ci dodawać energii. Może. Dobra, to nas prowadzi w górę pewnie do teleporta i obstawiam, że ostatecznie będzie to Werbin. Jak nic, będzie to Werbin, bo to jest taki, powiedzmy, koniec krainy od strony zachodniej. W ogóle, kurde, strasznie szybko może nam się odcinek wydłużyć, bo już mamy 10 minut i tak zastanawiam się, kurde, to dopiero drugi quest, ja gdzieś idę sobie przez całą krainę, co to będzie? No ale dobra. Zakonnik planu astralnego, a i właśnie, tu znowu w 2 miejsca nas prowadzi. Ciekawi mnie to, gdzie jeszcze? Czy To nas prowadzi tam, do prastarej... O! Koniec tęczy. Dotykamy. I... iluzja optyczna. No dobra. Czyli w każdym mieście pewnie coś takiego będzie. Idziemy do Werbin, bo nas prowadziło w tę stronę i obstawiam, że to będzie gdzieś tutaj. I dokładnie, gdzieś tu będzie koniec tęczy. Jest koniec tęczy, widzę go. Powiedzcie, że to będzie ten. Kolejna porażka. No dobra, no to lecimy dalej. W Ithan. W Ithan gdzieś był. Gdzieś był, tutaj gdzieś będzie, więc lecimy sprawdzić koniec tęczy Ithan. I uwaga. Dupa. Super. Obstawiałbym jeszcze Tornek, tak szczerze. Mogę się mylić, ale coś mi mówi, że Tornek i że w każdym mieście po prostu będzie taka możliwość znalezienia czegoś takiego. Czy dobrze myślę? Dobrze myślę. O, koniec tęczy. W ogródku u Salome, super. Okej. No to Eder. Sprawdzamy. Sprawdzamy, sprawdzamy. Eder. Jest. Powiedzcie, że to będzie ten... Czy znowu muszę wszystkie wymacać, żeby trafić na odpowiedni? Ewidentnie. Okej, no dobra, no to dalej w kolejności jest Nidhal. Pewnie nam dowali do Mythar, bo wszyscy na końcu będą w Mythar. I tak to będzie wyglądało. Ale no dobra, nie traćmy nadziei. Oczywiście, że nie. Zaskakujące, jestem w szoku. Tchuzel. Okej, i to nas prowadzi tutaj gdzieś. Powiedzcie, że nie za murami, tylko na murach. Powiedzcie, że na murach. Dobra, jest na murach. Super. O! Super. Najsik, czyli nie trzeba było wszystkich obskoczyć. Garniec ze złotem. No to wracamy do zielonego Patryka. I to będzie chyba też koniec drugiego questa, skoro już zbieramy takie suwenirki. A suwenirki fajne. Przynajmniej to jedno błogo właśnie jest na plusik. Bo to... Gdyby ono nie było ograniczone czasowo. Ale dobra. I bierzemy oczywiście expa. 170 tysięcy złota. No cóż, no dobra, niech będzie. Nic mi to kompletnie tutaj nie zmieniło. Tylko dopiero tam głębiej. No ale dobra. Dobra, i ostatni questik. Możesz zaczynać misję. Zrób 3 okrążenia wokół studni Witthandi. Powiedz świętemu złemu Patrykowi, że to wcale nie jest wielki wyczyn. A, ze wskazówkami zegara. Jestem świetny, moi drodzy. Zawsze w sumie było ze wskazówkami zegara. Dobra. 17. Dobra. Robimy 17. Obstawiam, że jakby ktoś tu przerwał, to dostaje jakąś gorszą nagrodę. Jeśli jest to możliwe. Jeśli jest tu jakaś w ogóle nagroda znacząca. Ale dla nas to nie jest wyzwanie. 17. Mam nadzieję, że nie każe nam potem robić 170 czy 1700. Więc kręcimy się wokół studni, moi drodzy. Obstawiam, że patrząc na to, jak mało tutaj ludzie działają, to że oni to wszystko porobili pewnie rano o 10. I teraz tylko ja jak debil biegam tutaj w kółko. Na Gordionie pewnie dużo się dzieje z tej okazji. No bo jednak większość graczy wywaliło na Gordion. Mnie tam dawno nie było, aż się czuję winny porzucenia mojego klanu, ale no tydzień chyba przetrwali beze mnie, co nie? Tam przyjmuję na bieżąco kwestie rekrutacji i tak dalej, więc zachęcam, jeśli ktoś chce z nami grać na Gordionie, to zachęcam gorąco. Schodzimy już z Mamlambo i będziemy lecieć na coś mocniejszego, ale na Mamlambo dalej mamy postki, więc na luzie. Dobra. Dobra, kontynuujemy. Ej, ale my już zrobiliśmy 17 okrążeń. No dobra, no to spróbujemy jeszcze raz. Okrążenie 19, 20. Czyli może wybrałem złą opcję dialogową, bo tam dałem, że mam dość i nie będę robił 17. A, i tam było gorsza nagroda, dobra, czyli to ma znaczenie. Mhm. 51 okrążeń. No dobra, próbujemy, co nie? Dobra, to robię 51 i zaraz do was wracam. Zrobię tutaj cięcie, żeby bardzo tego nie przedłużać, bo kto chce patrzeć na 51 okrążeń, co nie? Dobra, więc szybkie cięcie. Dobra, zrobiłem 51 okrążeń i sprawdzamy teraz, to powinna być najwyższa nagroda. Aha. I sprawdzamy. I 2 miliony expa, paczka pyłu astralnego i dobrze schłodzone zielone piwo. Legendarna pamiąteczka, jednocześnie do picia. Tylko 3 sztuki pyłu astralnego według mnie nie postarano się. No ale trudno, moi drodzy. I to będzie na tyle dzisiaj. Taki, no powiedzmy trochę krótki odcineczek, taki łagodny, lajtowy z tego mini eventu. Zobaczymy co nam się trafi jutro, czy Alcatria, czy Margonem. Myślę, że spróbujemy Margonem, bo dawno nie